Jest z nami Jarosław Wójcicki, właśnie z Nowej Wiśni, który już od pół roku właśnie jest w strefie antyterrorystycznej operacji, czyli w strefie ATO. Właśnie opowiedz, gdzie konkretnie byłeś, kiedy po raz pierwszy pojechałeś, w jakim to okresie czasowym było? No, sama mobilizacja, znaczy nas przyzwano do wojska 21 sierpnia. I no, oczywiście, że był jakiś, znaczy jakiś tam czas na przygotowanie, no to było około półtora miesiąca. A już tam bezpośrednio, znaczy tam w strefie ATO jesteśmy z 1 października. No to jest niedaleko miasta Mariupol. W sumie teraz sporo się o tym właśnie i naszym miejscu dyslokacji mówi. No to jest takie miejscowość Sartana. Także no, czyli kto chce jakoś tam, znaczy jakieś kontakty czy sprawdzić, to na mapie można znaleźć. Jaki nastrój panuje tam u żołnierzy? Wiadomo, wojna to nic dobrego i w sumie wojować nikt nie chce, no ale wszyscy rozumieją, że jednak jak tam nie zostaną powstrzymane, ten no, agresor, powiedzmy, odpowiednio nie wiadomo, gdzie się zatrzyma, jeśli tego nie będzie zrobione tam na miejscu. Ale właśnie czy żołnierze nie myślą, że to trochę nie ma sensu, że to już długo się ciągnie i jest ten konflikt trochę bezsensowny? Częściowo, znaczy wszyscy rozumieją, że wojna to nie jest jakaś tam zabawka i znaczy wszyscy chcieliby, żeby czym szybciej to się skończyło, no ale wiadomo, no teraz to jest zmiennym, powiedzmy tam, sukcesem na dany czas. Właśnie, i czego wam tam najbardziej brakuje? Tak, wody, jedzenia, broni? Nie, w sumie zaopatrzenie, powiedzmy, jest, no, znaczy, no wiadomo, że sporo, znaczy zaopatrują nas i wolontariusze, no ale zabezpieczenie, powiedzmy, państwa też jest na dostatecznym poziomie. Skąd jakby Polak tu z zachodu bierze motywacji, żeby bronić Ukrainę na wschodzie? To nawet nie tak, powiedzmy, Ukrainę. Wszyscy po prostu rozumieją, że ktoś to musi robić i nie wiadomo, jeśli nie będzie powstrzymany, to powiedzmy, to no, tenże agresor na wschodzie, to nie wiadomo, czy nie przyjdzie tutaj. Myślę, że nikt nie chciałby, żeby do domu tam, powiedzmy, żołnierze rosyjscy, którzy występują w danej sytuacji agresorem, żeby przyszli tutaj, bo nie wiadomo, powiedzmy, powstrzymać trzeba tam, bo różnie może być. Też jak jest przestrzegane zawieszenie broni, bo też dużo się o tym mówi. No, zawieszenie broni jest przestrzegane przeważnie przez stronę ukraińską, niestety, ponieważ nie ma rozkazu. No, a zawieszenie broni jest ta strona przeciwna. Nie dotrzymuje się w ogóle. Czyli separatyści cały czas strzelają po was, tak? To jest, powiedzmy, czyli to oznacza, że nawet ich, powiedzmy, znaczy tam przywódcy, czy jakby tak zwany DNR, LNR, znaczy no, nie mają, znaczy nie kontrolują sytuacji i nawet niby tam, znaczy obiecują i jest, no, jakby, no, może gdzieś tam i chcieliby, żeby to było to, ale nie mają na tyle wpływu i odpowiednio, powiedzmy, musimy reagować, znaczy no zobaczymy, jak będzie dalej, znaczy, ale no, chciałoby się, żeby no, jeśli będzie rozkaz, no wiadomo, że trzeba bronić do końca. No może właśnie teraz będzie, bo ostatnia wiadomość była, że właśnie przywódca DNR powiedział, że żadnych jakby żadnych wymian wojskowymi nie będzie i oni będą strzelać i tak. No to odpowiednio myślę, że reakcja ze strony ukraińskiej będzie adekwatna. Powinna być. Mówiłeś tu, że jakby też, że Polacy wspierają, tak, bardzo? Znaczy wspierają, znaczy to nie jest jakaś tam ze strony militarnej, to jest, znaczy wspieranie przede wszystkim to jest jak, no, jako wolontariusze, no, czyli to pozytywnie ocenia się, znaczy właśnie i żołnierzami naszymi i no, dużo ludzi, w sumie tam osobiście znam tam, i tu no, nie będę wymieniał, powiedzmy, ale którzy znaczy podtrzymują i no, czyli jakieś odczuwają jakieś albo ryzyko, albo nie wiadomo, po prostu jeśli przejdą dalej, to nie wiadomo, na gdzie się zatrzymają, czy nie dojdą do Polski, także, ludzie adekwatnie rozumieją to. Co ci się jakby najbardziej zapamiętało z tego przebywania w strefie ATO?
No wie, nic ciekawego powiedzmy, znaczy nie chcę się tam dużo o tym mówić, ale wiadomo, że nieprzyjemnie, znaczy odczuwać powiedzmy na własnej skórze, no przede wszystkim no ataki no artyleryjskie, bo to nie jest, to jest wojna hybrydowa powiedzmy, czy jak, no, znaczy i, no nieprzyjemnie powiedzmy, jeśli, znaczy odczuwasz tam, no to jest ryzyk dla życia i zdrowie jest znaczy zawsze. No, czy były takie wypadki, że już tak bardzo ostro na was najechali? No to było w październiku, 14 października, to na święto ukraińskiej pokrowy, no, że naszą bazę i ostrzeliwano i z gradów, i z artylerii, i minometów, znaczy minomiotów tych, także... Zginął ktoś? Nie, z naszych, na szczęście, w principie, nie było ofiar w sumie na dany czas spokojnie. No znaczy, mieliśmy szczęście, powiedzmy. A jak właśnie się z wam współpracuje z mieszkańcami? Też opowiedz o mieszkańcach tam miejscowości. Powiedzmy, wcześniej, jak tylko w sumie przyjechaliśmy, to no, było spory procent ludzi, znaczy miejscowych, którzy właśnie, no powiedzmy 50-50, że część była znaczy za Ukrainą, no, a część za separatystów. No, może ponieważ trzeba rzeczy nazywać swoimi imionami. Ale znaczy, po tym, co zobaczyli i przeżyli znaczy, z każdym dniem i miesiącem, to teraz spory procent, większy procent jest jakby za stroną ukraińską, ponieważ widzą rezultaty, co się dzieje w Doniecku, Ługańsku, no i w innych miejscowościach. Czyli właśnie można jakby zmienić jednak świadomość trochę, tak, tych ludzi, czy... To jest fakt, że ludzie ranie są zazombowani i... przede wszystkim młodzież to rozumie, że... Ranie, którzy nawet gdzieś tam znaczy byli i tutaj gdzieś na zachodniej Ukrainie, powiedzmy, czy w Europie, to wiadomo, że oni są pozytywnie, znaczy spostrzegają i Zachód, i Europę, no ale ci, co zombowani, to przede wszystkim no, ludność, znaczy no, emeryci, którzy jeszcze tam za czasów i Sowietów i, no, i w ogóle, no, znaczy czy negatywnie znaczy, wypowiadają się i nawet jeśli oni widzą, że co się dzieje i kto to robi, no to jednak oni tam, no trudno ich przekonać niestety. A czy jest dużo cywilnych osób właśnie? No to jest na przykład tam, gdzie nasza baza, to jest, no, no sport to jest miejscowość tam około 14 tysięcy znaczy, ludności, no ale większość jednak podtrzymuje no, nas. Aha. Ale właśnie nie wyjeżdżało, nie powyjeżdżało dużo? No, znaczy z tej miejscowości, gdzie my przebywamy, to no może częściowo, ale no teraz, nie wiem, teraz znowu zaczęła się aktywizacja i ostrzałów, no to sporo ludzi wyjeżdża. Właśnie, a czy zginęli jacyś cywile? No właśnie wtedy, kiedy było w październiku, 14 października nas ostrzeliwano, to wtedy zginęło, bo była jakaś właśnie pogrzebowa procesja i 7 osób cywilnych zginęło. No i sporo było też rannych. No i wszyscy, i co ciekawe, że wiadomo, część tam znaczy by obwiniała, że to jakby strona ukraińska, ale w sumie i przedstawiciele OBWE i no, w sumie eksperci, są dowody, że to właśnie ze strony separatystów było. I trajektoria samych ostrzałów i w sumie no, nawet w sumie co przekonało, częściowo właśnie jakby nawróciło no, większość na ludności miejscowej, znaczy znowu za stronę ukraińską bardziej jakby już teraz przeżywają. Jak to właśnie teraz wygląda przed wyjazdem, bo teraz po tym jak został spalony całe lotnisko w Doniecku, to jest Mariupol, tam te miejscowości są takim punktem obronnym teraz, tak, żeby właśnie, że przejście do Krymu. No to chodzi, że no, istnieje ryzyko i w sumie no, nie wiadomo jak będą reagować, ale no, są przesłanki powiedzmy do tego, że możliwe, spróbują znaczy, zrobić to przejście do Krymu, ponieważ no wiadomo, kto kuruje to i, jakby, i wspiera tych separatystów. A czy są jeszcze jacyś tam u was Polacy też w waszym? No, znaczy, część ludzi znaczy, no, są z naszego i obwodu, i tam, znaczy, i Mościskiego, i z powiatu. I, no, w sumie, no,
dużo ma kto, tam rodzinę w Polsce, tam jakieś kontakty, ich, znaczy, bo to są mobilizowanie, to są ludzie różnej, powiedzmy, różnej sfery i kategorii, którzy tam, no, no i narodowości, ale no wiadomo, że nikt nie chce tego no, powtórzenia tutaj na miejscu, no, gdzie mieszkamy. Nie wiem, co byś na przykład poradził tym, kto chce dobrowolnie jechać na ten i tym, kto nie chcą jechać? Trudne pytanie, powiedzmy. No z tych, co pojechali z nami w nasz oddział, to no większość pojechała, powiedzmy, dobrowolnie. Powiedzmy, że wszyscy, wiadomo, nikt nie chce walczyć, nikt nie chce zginąć tam, czy zostać ranny. Ale no, jednak świadomość, większość ludzi, którzy są z nami, no, to świadomie to robi, bo wiedzą, jakie mogą być tego, powiedzmy, no, następstwa. Właśnie eksperci mówią, że wojna chyba się nie skończy, tak, w tym roku, że to będzie się ciągło. Czy, jakie ty masz odczucia, myśli? Miejmy nadzieję, że się skończy. Wszystko zależy od woli politycznej, powiedzmy, znaczy kierownictwa państwa i no i w sumie i bardzo dużą rolę gra właśnie, znaczy to wsparcie Europy przede wszystkim, Stanów Zjednoczonych, którzy niestety, no tak, że wiadomo, że Rosja ich, znaczy i podkarmia, powiedzmy, i tam i finansowo, i powiedzmy w jakichś tam energetycznych pytaniach, ale oni powinni zrozumieć, że Rosja na tym nie zatrzyma się, znaczy to oni powinni to zrobić jakieś odpowiednie wnioski. Ponieważ no, co będzie dalej, to zależy właśnie tylko od woli i wsparcia właśnie Zachodu. A kiedy właśnie wracasz do... 29 stycznia, to no, 10 dni tutaj na miejscu, trochę odpoczywamy, no a później wracamy wszyscy. Jasne, dobra, dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę.